a Bałtyk umiera i to już nie są ostrzeżenia, to są fakty. A miało być tak bezpiecznie, tak ekologicznie. Zwołuję was wszystkich, mordeczki, na melanż, wbijajcie grubo do mnie. Wszystkie zwierzęta u mnie w pałacu. Ksawer Żuławski, autor filmu Apokawiksa, jest gościem naszym. No i nie zawodzisz, fantastycznie. Jak wchodzi twój film, to wiadomo, że będzie się działo, że będzie dyskusja, że będą polaryzacje, bo Apokawiksa też jest takim filmem, który dla jednych będzie szokujący, a dla drugich będzie lajtową opowieścią o ich życiu. I ci drudzy to po części bohaterowie twojego filmu. Zgadzasz się z tym? Znaczy ciężko mi przewidzieć, jakie będą reakcje. Na pewno zgadzam się, że widownia będzie podzielona. Zacząłbym od tego, że ten film tak naprawdę nie był realizowany w ogóle z myślą o festiwalu filmowym w Gdyni, więc to zaproszenie do konkursu było dla nas z jednej strony zaskoczeniem, a z drugiej strony już takim ogromnym wyróżnieniem. Bo... Ale zaraz, to znaczy, że gdybyś go robił z myślą o festiwalu filmowym w Gdyni, to byś go zrobił inaczej? No to tak, na pewno. No co to znaczy? Wtedy założenie byłoby zupełnie inne, tak? Ten film być może byłby dużo bardziej dramatyczny, czy jakiś taki, no nie wiem. No myślę, że dramatyczny to jest dobra nazwa. No my chcieliśmy przede wszystkim stworzyć kino dla młodzieży, prawdopodobnie. Taką mamy nadzieję wciąż, że jeszcze jakiś język z komunikacji z młodzieżą mamy. I też no, film przede wszystkim rozrywkowy, tak? I dlatego stąd to nasze zaskoczenie, że ta nasza rozrywka zawędrowała tutaj. Więc też jest duże we mnie i w całej ekipie realizującej ten film takie duże poczucie radości i ulgi i w ogóle my tu jesteśmy po prostu z wizytą, nie bierzemy udziału w żadnym konkursie, tylko no, po prostu jest fajnie, zostaliśmy zaproszeni. Ekstra, rozbujamy prawdopodobnie dzisiaj teatr i tyle. No. No bo faktycznie ta publiczność, która jest na festiwalu w Gdyni, to jest publiczność reprezentująca różne pokolenia, więc na pewno to jest dobre wejście filmu, dobre pierwsze spotkanie filmu i dla ciebie jako twórcy i całego zespołu taki rodzaj testu, no, zobaczycie jak to działa. A to działa na różnych poziomach. Zacznijmy od tego, co to jest ta Apokawiksa. Mhm. Ja mam powiedzieć? No to jest słowo, które pada w filmie tak. I ono zdaje się w ogóle żyje w naszym społeczeństwie. Być może, oby, nie wiem, ale tak, no przede wszystkim jako boomersi, dziadersi daliśmy tytuł Impra X. Właśnie. No i jak już się stworzył nasz wspaniały casting, to młodzi siedząc na planie mówi, nie, ten Impra, no fajny taki tytuł, ale dziadostwo. Nie, no dobra, no trzeba coś znaleźć. Ja mówię, dobra, to umawiamy się, że to jest taki do komunikacji naszej tytuł, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. I to bardzo długo funkcjonowało w naszych mailach, w ogóle ta impra tak zwana. Tak. Ale gdzieś w pewnym momencie rozkminiając nazwy, ktoś rzucił, że Wiksa. Wiecie, że Wiksa to jest też impreza. To w Poznaniu się tak mówi, jest taka w ogóle grupa twórcza, która robi muzykę, różne wrzuty i nazywają się Wiksa. I był, wydaje mi się, prawie jestem tego pewien, że był Sebastian z nami, Fabiański, i on mówi Apokawiksa. Czyli ten, który to strzelił, tak. strzelił tym tytułem. No i najpierw wydał się bardzo skomplikowany. Na sam początek tak, no dobra, okej, nie, no fajnie, poczekajmy spokojnie do montażu, do tego tam, no ale jest to na pewno jeden taki kandydat na tytuł, nie? I potem zaczęło się ucierać, no i nam już się ten tytuł utarł. A myślę, że z hasłem, że to jest pierwszy polski film zombie, czy o zombie, to już ta Apokawiksa zaczyna się jakby składać. Tak, tak, tak. Ale ta Apokawiksa wchodzi, wiesz, ona ma dobry dźwięk, to jest dobre określenie. Tym bardziej, że jeszcze mamy wciąż w pamięci takie skojarzenie dystrybutor, instrybutor, apokalipsa, Apokawiksa. Tak jest. Więc też możemy się tym bawić w ten sposób. Natomiast film, tak, no sam powiedziałeś, że jest zapowiadany jako pierwszy polski film o zombie. No może i tak, natomiast to też nie są zombie, bo nie byłbyś sobą, nie byłbyś Ksawerem, gdybyś taki po prostu o zombie zrobił
film. Znaczy to jest w ogóle kultura zombie, no ma coś takiego w sobie, że no jeżeli się za ten świat jakby bierzemy, to wydaje mi się, że trzeba jakby mieć pojęcie właśnie o tych umarlakach i skąd one się biorą i jakie są różne, że tak powiem, wrzuty, które zrobiły filmy przed nami. W tej popkulturowej historii, która się ciągnie właściwie od końcówki lat 50., więc trzeba było wejść z czymś. I no myśmy wymyślili jeden jakby rodzaj zombie, to może nie będę zdradzał, jakby i myślę, że jesteśmy jakby, no wchodzimy w ten uniwersum zombie z propozycją na też inny rodzaj zombiaka. A druga rzecz, no wybraliśmy też jakby formę jakby poruszania się zombie i akcji, oni są, no tą formę szybką, tak, że to są szybkie zombie, to się mówi, a nie umarlaki, czyli truposze, którzy się po prostu powoli przesuwają. No cały film jest szybki, powiedziałabym, i to jest jego wielka zaleta, bo oglądając go w pierwszej fazie myślę sobie, no dobre tempo, tylko jak uda się to tempo utrzymać do końca i udaje się. Więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że tutaj filmowo to jest świetnie zrobione. Trzymasz narzucony sobie rytm na samym początku, więc trochę też o tym chciałam, żebyś tak, powiedział. Tak, no to ja tutaj od razu wielka zasługa, że ten film ma taki rytm, no to wielka tutaj jest praca włożona przez Wojtka Włodarskiego, montażystę, niewątpliwie, ale też staraliśmy się zrobić ten film w Watchout Studio jak taki typowy amerykański produkcyjniak, czyli nie mieliśmy tak naprawdę tych środków, co Amerykanie, mieliśmy 100 razy mniej, ale zachowywaliśmy się i pracowaliśmy i podchodziliśmy do tego projektu jak do takiego totalnego produkcyjniaka, więc my mieliśmy mimo bardzo krótkiego okresu przygotowawczego, mieliśmy wszystko rozrysowane, mieliśmy cały rytm jakby właśnie wymyślony, co, dlaczego musimy w tym momencie pokazać. Może Wojtek też zaproponował jeszcze pewne przesunięcia w akcji, żeby przyspieszyć też rytm opowiadania. No ale podchodziliśmy do tego bardzo skrupulatnie. To jest takie kino gatunku, bo można tak powiedzieć, ale tym gatunkiem ty się bawisz. I dzisiaj w kinie jest bardzo często coś takiego, że reżyserzy, którzy czują się dobrze już w tym języku filmowym i dobrze operują narzędziami filmowymi, potrafią z tego kina gatunku zrobić kino autorskie. I to jest właśnie twój przypadek Apokawiksy, moim zdaniem. Na pewno też moja współpraca z Marianem Prokopem czy z Anną Englert, to są już dłuższe, wiele lat trwa ta współpraca, więc też jakby... Już wiecie. Tak, jak, tak, no coś tam, mamy do siebie zaufanie i też wiemy mniej więcej na co nas stać. Ja nie umiem tego jakby dokładnie sprecyzować, ale to tak jak powiedziałeś, że chodzi o to, poczucie się już swobodnym w danym rzemiośle, tak. Czyli tam czy operator, czy reżyser, czy kostiumograf, czy cała technika też, to są już ludzie naprawdę dojrzali, obyci z filmem, więc na pewno nam się pewne rzeczy osiąga łatwiej i szybciej, tak? Takie zabawy właśnie z gatunkiem, a w szczególności nawet z horrorem, z takim thrillerem, to są rzeczy, które w tej chwili rzeczywiście pojawiają się w światowym kinie. Przypomnę tylko ostatni film Hasana Witsiusa, tak, który otwierał festiwal kaneński, gdzie tam jest też zabawa a w ogóle propos, tak, niesamowita z gatunkiem, jakim jest film o zombie. O zombie, tak. Natomiast tu wychodzisz, to co jest fajne, że wychodzisz nie z takiej czystej abstrakcji, bo cała historia jest dla nas bardzo wciągająca, bo przeżyliśmy to dopiero co, bo jest pandemia, bo wszystko kojarzy się wokół pandemii. Odra się jeszcze dorzuciła do tego wszystkiego, ostatnie wydarzenia na Odrze. Tak. Te ostatnie wydarzenia na Odrze, powiem po prostu krótko, że to pozwala mi sądzić, że zrobiliśmy współczesny film. No właśnie. Po prostu. To w ogóle jest ciekawe, bo koncepcja, że robimy film o zombie, była jeszcze przed pandemią. Tak? I jakby był scenariusz, powstawał jeszcze przed pandemią. I w momencie, kiedy przyszła pandemia i był ten moment takiego, oh my God, to już koniec, to już nic nie zrobimy, to wtedy też dzwoniłem do właśnie Anny Waśniewskiej, do TVN, do producenta zlecającego, że mówię, słuchaj, to jest im plus dla nas, bo teraz powód, dla którego oni wyjadą, jest dużo bardziej zrozumiały i staje się ten powód też uniwersalny, że ci młodzi ludzie nie są już młodymi Polakami, bo tam muszą wyjechać, tylko są po prostu młodymi ludźmi, żyjącymi w okresie
pandemii, którzy chcą muszą się z tego wyrwać i wydostać. Tak. No niestety świat ich dogania, jak to się mówi. No i to rzeczywiście no, sprawiło, że ten film, no właśnie jak mówisz, nie jest taki, ma prawo być abstrakcyjny, ale tak naprawdę operuje w tych znanym nam wszystkich faktach. I dlatego jest wciągający, dlatego też się go ogląda inaczej, niż gdyby się oglądało czystą taką fikcję, tak, prawda? Z gatunku thrillera i horroru. Dzisiaj różne tam zdania brzmią no, po prostu jakby tak bardzo... No, proroczo. Proroczo, tak. Proroczo, tak. Jeszcze no. Mówisz, te wydarzenia rzeczywiście związane z rzeką, tak, Odrą. Praktycznie no, intuicja absolutna, można powiedzieć. No, oby nie... się sprawdziło do końca. Ja tak jakoś wierzę, że jak już to pokazałeś, to się to już tak, wydarzyło odczaruję. I to już się odczarowało. Bardzo ciekawy w ogóle zestaw aktorów, aktorek, młodzi ludzie, nowe zupełnie twarze. No tak, to zasługa na pewno Marty Kownackiej, która jest odpowiedzialna za casting. Takie było od początku założenie, że jeżeli robimy dla młodzieży o młodzieży, tak. Dawaj te młode twarze, dawaj tych, którzy właściwie są jeszcze nikt ich nie widział, nieznani. Oczywiście występują u nas młodzi aktorzy, którzy też mają swoje już kariery pootwierane, ale żeby tak mocno i z taką intencją kierowano na nich kamerę, to wydaje mi się jest pierwszy ich taki duży film. Casting powstawał w sumie w pandemii, czyli na self-tape'ach. Potem jak się, bo mieliśmy to jeszcze taki plan, że zrobimy to w pandemii, nie? No ale oczywiście wszystkie perypetie tak. I tak wszystkie, czas się jakby przesunął. Gdzieś straciliśmy gdzieś myślę półtora roku wszyscy na planecie, tak? Gdzieś się, więc te wszystkie plany się przeniosły, więc potem po prostu odtworzyliśmy te self-tape'y i z tych self-tape'ów zaprosiliśmy z powrotem już na taki proper casting. Myślę, że taką osobą, która się dostała czysto z castingu, to jest Monika Mikołajczak. To jest też taka malutka anegdotka, że na tą rolę w naszym wyobrażeniu była to zupełnie inna dziewczyna. Nie wiem, kręcone włosy, okulary, aparat na zębach. I jedną z ostatnich sesji dziewczyn była, no przyjechała dziewczyna, Monika. Nic nie wiemy na jej temat, no wchodzi Monika i według mnie do tej sali castingowej weszła młoda Jane Birkin. No a że ja już te końcowe castingi kręcę sam kamerą, bo chcę sobie sam popatrzeć przez kamerę, jak aktor wygląda, jak jego twarz się jakby pod różnymi kątami sprzedaje. No to zrobiliśmy scenę i mówimy tak, nie, no to ona musi być w tym filmie, cokolwiek ma zagrać, nie może nie to, to ale nie to, tak, to rolę, ona tak? musi być, no po prostu musi i myślę, że większość z tych dzieciaków jest nie do zamienienia, tak mi się wydaje, no po prostu, że oni usiedli bardzo dobrze w swoich rolach, które też no staraliśmy się je napisać też bardzo prosto i też nasza obserwacja jest też taka, że w dzisiejszych czasach no grupy młodzieżowe tworzą się według jakiegoś takiego już uniwersalnego kodu i im bardziej są różnorodne, im bardziej są te postacie, to już nie są grupy wyznaniowe, które wyznają jeden rodzaj tam muzyki czy czegoś, tak, czy jakichś przekonań, tylko to są jak najbardziej takie pomiksowane, abstrakcyjnie grupy. No I to jest bardzo ciekawe, bo to pokazujesz, to jest dla nas też inspirujące, tak. Że rzeczywiście tam nie ma jednego... Powiedziałaś o muzyce. Tak, o muzyce na przykład. Tak? Też nie ma w twoim filmie jednego, tam no się tak, mieszają. Tak, bo teraz się okazuje się, że oni miksują wszystko. Tak. Dzieciaki dzisiaj biorą wszystko i myślę też, że jest w nich ogromna, no taka ogromna tolerancja. W ogóle tak obserwuję w młodych, inspirujących mnie ludzi, no to są bardzo tolerancyjni na siebie, bardzo empatyczni wobec siebie ludzie. To dobrze rokuje. No, myślę, że tak. Główny bohater, który no, zawiązuje całą akcję i który zaprasza na tą wiksę, tak. Czyli na to party, jakbyśmy powiedzieli my, dziadersi. No dobrze, to jest taka postać. Dobrze, ja nie będę owijać, bo ja powiem ci od razu, z kim się skojarzyłam. Ja oglądałam ten film i nie mogłam pozbyć się wrażenia, że oglądam... Z dużym sercem i z dużą serdecznością, ale portret Piotrka Woźniaka-Staraka. Tak i nie. Muszę zacząć od tego, że no nieodżałowany Piotrek tak. Starak, który
no, jakby z którym się poznałem i współpracowałem w jego firmie Watchout Studio. Która jest producentem która dzisiaj właśnie jest, twojego filmu. Tak, i ty jesteś również w Watchout Studio tak, Production. Przecież tak, jesteś tam. Jestem na stanowiskach związany różnych i jestem z nimi związany. I, więc znałeś go dobrze. Tak, tak, myśmy się dobrze znali, myśmy się przyjaźnili. Byliśmy w pewnym sensie sobą nawzajem zafascynowani. To było oczywiste, że gdzieś jego odium, jego postać, jego nietuzinkowość, jego osoba no, wpływała na kształt głównego bohatera i była na pewno inspiracją. Wszystko, co w filmie jest, jest nieprawdą, więc jakby... Tak, ja nie mówię, że tam cokolwiek jest prawdą z jego życia, ale pewna ta energia, energia, która jest ta w tej energia postaci. I ten no... No Piotrek był osobą i myślę, że Kamil to też przedstawia w tym filmie, no, do której potencjalnie świat należy. Tak. Podkreślam potencjalnie, tak? Ale w tym potencjalnie jest ten jego potencjał do, no, bez granic, bo on nie ma granic. Też taka otwartość. Tak, otwartość, otwarte ramiona dla wszystkich, proszę bardzo. To ja jestem dla was. Tak wyczerpcie jest z tego wszystkiego, co ja wam mogę dać. Tak jest. Taki był Piotrek. To się zgadza. Tak. No mieliśmy takie momenty ciarek, że jak szczególnie na castingu Mikołaj nieświadomie zupełnie Kubacki. Czyli grający. Grający główną rolę, właśnie Kamila. Jeszcze dopiero wtedy startował do tej roli. No i w pewnym momencie wykonał kilka takich ruchów i zachował się tak, jak właściwie Piotrek. I my tak wszyscy. No to jest znak, tak? To jest znak, że to powinien być on, tak? Że on to czuje, że on jakby zrozumiał, o co mi chodzi, o czym ja mówię, o jakimś takim poczuciu właśnie silnym siebie i że wszystko mi wolno właściwie, nie? I to nie jest łatwe, bo my wszyscy nosimy w sobie bardzo dużo jednak, no, wychowania, blokad i tak dalej i nagle właśnie ten Mikołaj uruchomił to, wszystko mi wolno, no i to już było wiadomo, że to jest on. Piotrek Woźniak-Serak miał takie powiedzenie out of the box, on to bardzo lubił, prawda? Znasz to doskonale. Czyli takie właśnie myśl niekonwencjonalnie, wychodź poza narzucane ci granice. Tak. Szukaj. No. Szukaj, prawda? I to jest też w swojej twórczości, Ksawery. Ty też nie dałbyś się tak zamknąć. No staram się. Wiadomo, staram się. Lubię się nie dać, lubię sam siebie zaskoczyć i na pewno traktuję jakby filmy fabularne z taką szczególną atencją, tak? I myślę, że to jest to miejsce jeszcze nadal, gdzie można stworzyć sobie warunki do poczucia się jakoś wolnym i do uruchomienia tego potencjału właśnie bez strachu. Mówimy o tym filmie tak, jakby on był rzeczywiście filmem tylko dla młodych. Nie, to nie jest film tylko dla młodych widzów. Podkreślam to, bo chciałabym, żeby go sobie wszyscy zobaczyli. Tak, bo to jest film dla... Naprawdę to jest... Jeśli tylko wykażemy dużą wolę otwarcia się, to po prostu może być to też zabawa. Tak, dobra rozrywka, zabawa. No dobra, idziemy do kina, żeby trochę się pośmiać, odreagować. Może trochę się przestraszyć, ale wiadomo, że to wszystko jest na niby. Tak. I myślę, że... No mam nadzieję, że taka plota jakby gdzieś pójdzie w świat, że to nie jest film tylko dla dzieciaków, jak tak, to się mówi. Tak. A twoje dzieciaki, jak to się mówi, widziały? No moje dzieciaki to już są... No właśnie, jeden bo one jest już stary są, tak. Konik, a nasza jeszcze jest... Córka jest młodsza, ma 13 lat, więc może pójdzie na premierę. A z kolei mój syn 20-latek obecnie pracował na planie jako... Też dyżurny planu, także był tam już w ekipie, tak? I już pierwsze szlify jakby zbierał na planie. Co dla ciebie jest najbardziej satysfakcjonujące z tej produkcji? No szczerze to fan, tak? Bo naprawdę mi czasem się banan na twarzy robi, jak oglądam różne sceny i myślę sobie, jest dobrze, fajnie to zrobiliśmy. Naprawdę nie, jak w każdym filmie, oczywiście to jest taki banalny tekst, no nie było łatwo, nie? I przeszliśmy różne straszliwe perypetie, ale cieszy mnie energia płynąca z tego filmu i cieszy mnie właśnie jego taka nieoczywistość. Rozmawialiśmy tutaj, że w niektórych momentach mnie tam jedne rzeczy kojarzą się, powiedzmy, że są to absolutnie świadome cytaty z jakichś tam innych filmów, tak jak powiedziałeś też, no zobaczyliście, co się na przestrzeni historii kina działo z tymi bohaterami typu zombie, ale też mówiliśmy o tym, że
Być może postać grana przez Matyldę Damięcką to jest gdzieś tam odwołanie do, to jest cytat z samego siebie, Ksawerego Żuławskiego. Myśleliśmy o Soni Bohosiewicz w wojnie polsko-ruskiej, ale może nie, to jest tam dopisane to, przez nas widzów. Wiesz? Tak, ja wiem, no, jest coś też z jakiegoś takiego no, tego stylu tam powiedzmy mojego, którego tak. Ja tak nie do końca uważam, że jakiś jest, ale no są zawsze różne takie elementy, które samemu się potem, o to jest podobne do tego i tak dalej. Nie pomyślałem o tym, ale tak, jest to jakiś powidok z wojny, 100%, tak. Ale szczególnie, że on powstał zupełnie abstrakcyjnie, ponieważ to była postać męska, napisana scenariusz jako... Ale to świetnie, że to gra Matylda. Tak, no tak, świetnie. Tak, o to chodzi. No i to była postać męska i tutaj ukłony Jaśminie Polak, która do mnie zadzwoniła i mówi, zagrał w tym filmie choćby faceta. I ja, o, świetny pomysł. Mówię i no Jaśmina po prostu też nie mogła. To był okres, gdzie bardzo miała trudny czas u Warikowskiego, pracowała mocno w teatrze, ale to jak zasiała tą ideę, że rzeczywiście, że ja nie pomyślałem, że to może być postać żeńska, no i jakby zwróciliśmy się do Matyldy, jakby wiedzieliśmy, ja mówię, dawaj Marta, to musi być dziewczyna, nie? No i Matylda elegancko, no jest 100% uważam trafiona i też jej oddanie, jej w ogóle zaangażowanie w te swoje sceny było no, totalne, łącznie ze skręceniem kostki i różnych innych rzeczy i gramy dalej, gramy dalej. No, także tak. No. Myślę, że to też jest, tak szczerze mówiąc, ja zawsze myślę o aktorach, tak? Kiedy robię film, no to ja robię ten film dla nich też w sumie i o nich. I to oni wyniosą ten film i to oni jakby występują, więc chciałbym, żeby występowali jak najbardziej, no nie wiem jak to ująć inaczej, więc myślę sobie, że jednak granie zombie jest pewnego rodzaju i fanem, wyzwaniem i takim odlotem, który nie każdemu się może przydarzyć, tak, więc myślę, że mieli też w sobie dużo fanów, to mogę taką szybką anegdotę, to najwyżej tam się potnie potem ten program. Nic się nie tnie, tu się mówi, tu się rozmawia. A, no, że Konrad Eleryk, który był jednym z pierwszych zombie, które się pojawi w filmie, no i po długiej bieganinie po lesie, półnago, ryczeniu, wrzeszczeniu, wywalaniu się, leżeniu, by cały tam pomazany, no kończymy zdjęcia nad ranem, w lesie, zimno, i on taki pomalowany stoi w tym namiocie i tam się coś, jakieś skarpetki zakłada. No i ja wchodzę, mówię, tak go klepię, mówię, dzięki stary, no. Powiem ci, że będzie hit. Myśmy walnęli takim totalnym śmiechem, bo to ten obraz jakiegoś popasianego gościa tak. W skarpetkach i jakiegoś zbolałego reżysera w namiocie, będzie hit. Ale... To może być, tak może się zdarzyć. No oby, tak może dlaczego się nie? Zdarzyć. Fajnie jak są hity. No, w każdym razie wszystkich bardzo zachęcamy do obejrzenia Apokawiksy z jednym tylko zastrzeżeniem. Jeśli będąc tutaj w Gdyni na festiwalu macie ochotę się wykąpać w morzu, to zróbcie to przed obejrzeniem filmu. Tak, albo patrzcie na znaki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.